Drodzy rodacy, szanowni państwo, 10 lat temu zostałem wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego. Być może niewiele osób dziś już o tym pamięta, ale po wyborach w 2014 roku miałem zaszczyt przez rok reprezentować Polskę i Polaków w Unii Europejskiej, walczyć w Brukseli o polskie interesy. Z bliska widziałem, jak ważne decyzje zapadają w Europarlamencie, jak wiele może zależeć od naszych reprezentantów i jak istotne jest to, żeby nasi przedstawiciele skutecznie i konsekwentnie zabiegali o polskie sprawy. W najbliższą niedzielę, 9 czerwca, ponownie wybierzemy polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. O tym, że to niezwykle ważne wybory, przekonujemy się każdego dnia. Fakt Migracyjny czy Zielony Ład budzą obecnie olbrzymie emocje społeczne. Konsekwencje podejmowanych w Europarlamencie decyzji dotykają Polski, każdego z nas i będą dotykać jeszcze mocniej w przyszłości. Właśnie dlatego te wybory są tak istotne. Bo to my, Polacy, możemy w tym właśnie dniu wskazać swoich przedstawicieli, którzy będą w naszym imieniu podejmowali najważniejsze decyzje. Dla Polski. Ale i dla całej Europy. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, Europa znajduje się w kluczowym historycznym momencie. To najbliższe lata zdecydują, w jakim kierunku będzie podążać cała Unia Europejska. Czy będzie to, jak chcieli ojcowie, założyciele wspólnoty Europa ojczyzn, która szanuje historię, kulturę, tradycje i tożsamość poszczególnych państw członkowskich? Czy też będzie to scentralizowane europejskie państwo, jak chcieliby tego brukselscy biurokraci, gdzie unijne traktaty będą zmieniane przez wielkich, a wpływ Polski na podejmowanie najważniejszych decyzji ograniczany? Jako Polak, jako polityk i jako prezydent zawsze byłem, jestem i będę za suwerenną rzeczpospolitą, która sama decyduje o najważniejszych dla Polaków sprawach. W myśl zasady, że im silniejsza Polska w Europie, tym silniejsza będzie i Unia Europejska. 20 lat naszej obecności w Unii najlepiej to pokazało. Ten czas to wielki sukces Polski, to wielki sukces Polaków. Potrafiliśmy go znakomicie wykorzystać. Nasza ojczyzna niezwykle dynamicznie się rozwinęła. Nie tylko dogoniła, ale i przegoniła wiele unijnych krajów. Ale jesteśmy ambitnym narodem. Myślimy o przyszłości naszej. Naszych dzieci i naszych wnuków. Za kolejne 20 lat Polska musi być jeszcze silniejsza, jeszcze bezpieczniejsza i jeszcze zamożniejsza. To właśnie jest kluczowe zadanie dla polskich władz, ale również dla naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Drodzy rodacy, szanowni Państwo. Kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów z 1989 roku. Ta data. Przypomina nam wielką wartość polskiej demokracji. Przypomina o tym, że sami mamy decydować o polskich sprawach, że żadne decyzje nie powinny być nam narzucane, ale o demokrację musimy zabiegać każdego dnia. Jest ona tym silniejsza, im większe jest zaangażowanie obywateli. Dlatego zawsze namawiam do głosowania w wyborach. I ogromnie cieszy mnie wysoka frekwencja. Tak było przy ostatnich wyborach prezydenckich i ostatnich wyborach parlamentarnych. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem w niezwykle istotnych wyborach europejskich. Idźmy na wybory, namawiajmy do tego naszych bliskich, sąsiadów i znajomych, zmieniajmy Europę w interesie naszej ojczyzny, kształtujmy Europę w naszym interesie. Niech żyje Polska.